Siemanko, z tej strony Witaj, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. Jak widzicie, znowu jesteśmy na moim nowym serwerze, w moim nowym świecie. I mam dla was mega informacje, ponieważ doktorowi Otivowi udało się tutaj wrócić i jakby cofnął czas, słuchajcie, wszystko jest tak jak było wcześniej. Także udało się wszystko tutaj naprawić, to chyba dzięki wam, dzięki waszym łapkom do góry. A mam nadzieję, że dzisiejszy odcineczek wam się spodobał. Dzisiaj mam dla was mega informacje. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, to w tym momencie zostawiacie łapę do góry. A patrzcie teraz, hop! Tam jest domek Belli. Bella dołączyła na serwer! Zobaczcie, jest tam. Siemanko, Bella! Bella, siemanko! Siema! Cześć, patrzcie, słuchajcie, jest tutaj Bella z nami. Także dołączyła na mój nowy serwer. No i będziemy razem sobie tutaj żyli, słuchajcie. Także mam nadzieję, że dzisiejszy odcineczek wam się spodoba. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał, bo macie szansę wygrać paczkę z Witoszą, bo tak jak teraz osoba na ekranie. I wpadajcie na stronę vitodrop.pl, bo dzisiaj ostatni dzień możliwości kupienia walentynkowego dropu. Później już tego dropu nie będzie i dzisiaj jest ostatni dzień. Także wpadajcie tam koniecznie. A my lecimy, słuchajcie, i dzisiaj ja mam do zrobienia jedną rzecz. Muszę zrobić ścieżki do doktora Otiva i do Belli, słuchajcie, domku. No i Bella ma taki mega różowy domek, standardowo, no bo wiadomo, i tu pełno kwiatków postawiła. Mogę wejść zobaczyć? Nie. Dlaczego? Bo to mój dom. No, ale nie mogę tam wejść zobaczyć, nie. Tylko... Nie, zerknąć ciebie. Tylko. Nie masz żadnego zerkania. Dlaczego taka zawsze jesteś? Mówisz, że... Bo ja takie brzydkie rzeczy używam i to jest jasne drewno. No wszystko różowe znowu, patrz jak ten mój serwer będzie wyglądał. Patrz jaki mój ładny domek normalny, a twój jakiś różowy brzydki. No to dlaczego chcesz do takiego? No chciałbym wejść zobaczyć, co tam się dzieje. Czekajcie, tu zerknę przez okno. O, nie wolno! Ma tam, dobra. Dlaczego nie wolno tu wchodzić? Dlaczego mi zakazujesz? Nie wolno do mojego domu wchodzić. Dobra, idę robić ścieżkę. Też byś mi pomogła, zrób sobie łopatę i będziesz robiła ścieżkę. A ja nie chcę mieć do ciebie ścieżki. Ej, no musimy się sobie połączyć tutaj te nasze domy, jak, żeby to wyglądało jakoś normalnie. Jak ty masz brzydki jakiś dom. Nie, ładny bo właśnie. Widzowie pisali, że bardzo ładny, tylko on jest niedokończony jeszcze, bo on będzie on będzie rozbudowywany tutaj. Ej, ty też nie możesz tu wchodzić. No i dobra. Ja sobie zbieram drewno i zaraz zrobię łopatę. Ja też ci nie pozwolę tu wchodzić. Dobra, najpierw drogę zrobię do doktora Otiva, słuchajcie. Szybko tutaj, bo właśnie wam nie pokazałem, ale Otiv normalnie, ja nie wiem co ja czasami mówię, ale Otiv wrócił do nas, nie wiem jak on to zrobi, słuchajcie, czy udało mu się jakoś, nie wiem, pokonać tego Herobrine'a i może to był jakiś sobowtór tylko postawiony, może on wiedział co się tu wydarzy, nie chciał mi tego wytłumaczyć, słuchajcie, także to jest jakaś jego tajemnica po prostu, będziemy musieli kiedyś to rozszyfrować, się dowiedzieć po prostu, jak on to zrobił, że wrócił tutaj do nas, no i jak widzicie, udało mu się cofnąć czas i wszystko wróciło do normy. Mamy normalnie jego laboratorium tutaj jest, działa, bo ty Bella nie wiedziałaś, byś przyszła zobaczyć jakie ładne laboratorium ma no doktor Otiv tutaj łopatę. Sobie zbudował. Słuchajcie, także będziemy żyli sobie na tym nowym serwerze, o tam jest Otiv, ja go dzisiaj nie będę denerwował, bo on bardzo zły jest ogólnie po ostatniej akcji, że ja byłem tym Herobrine'em, słuchajcie. Ale ja nie wiem jak to się stało, to samo z siebie, to też jego trochę wina, no bo po co mnie wsadzą do tej maszyny, mógł mnie tam nie wsadzać po prostu do tej maszyny. Idę! Ty w ogóle nie wiesz co się stało pewnie. Ale to nie chcę mi się opowiadać, kiedyś ci opowiem po prostu. Ciekawie, dobra. Okej, okay, chodź zobacz jakie ma ładne laboratorium, patrz. Widzisz jakie ładne sobie zbudowane, ale nie wchodź do niego, bo on jest zdenerwowany dzisiaj. Bo ma dużo pracy teraz, przez to, że musiał, o zombiak, przez to, że musiał, wiesz, cofnąć tutaj wszystko, żeby normalnie działało. Dobra, okej, okay, nie denerwujemy dzisiaj Otiva, idziemy zrobić ścieżkę do Belli. Czyli stąd gdzieś myślę, że możemy zrobić ścieżkę w stronę Belli. Jak to po co? No żeby była ścieżka, żebyśmy mogli chodzić do siebie normalnie. Po ludzku, dobra. Ale brzydka bryła. Weź się odczep, nie wchódź tam! Masz zakaz! Wyjdź stąd! Wejdź stąd. Duża chata. Wejdź stąd, duża. Jeszcze tu ma wyjście. Wejdź stąd, nie wolno. Nie, ja tu muszę wprowadzić jakąś opcję, że nie można wchodzić do tych drzwi, które są zamknięte. I że Bella nie będzie mogła tutaj wchodzić. Ja to muszę, będę musiał coś tutaj wykombinować, słuchajcie. Dobra, zbieram też te nasionka. W sumie przydadzą mi się, żeby zrobić tutaj jakąś farmę. Także sobie pozbieram od razu przy okazji. Dobra, jak tutaj będę robił tą ścieżkę. No i tutaj zrobimy tą ścieżkę do Belli. Mam nadzieję, że się uda jakoś fajnie to ogarnąć. Chociaż już wydaje mi się, że całkiem fajnie to wygląda. Nie wiem, czy mi starczy tej łopaty tutaj tylko najgorzej. Dobra, ale... Nie zgadzam się. Damy radę jakoś. Dobra, już jestem blisko tutaj. Robisz z tamtej strony? Zaczęłaś? Coś tam robię. Czy nie możesz zrobić ścieżki? Dlaczego nie mogę? No nie wiem, bo nie wiem jaką łopatę sobie zrobiłeś, drewnianą? Nie.
A jaką? Z tą nową? Kanciastą. Ale to nieźle, takie to ja nie widziałem jeszcze. O, dobra, o, dobra, siemanko. Czekaj. O, super, no i mamy połączenie, słuchajcie, tutaj. Patrzcie, jak ładna ścieżka. Elegancka, bardzo mi się podoba. A mi nie. Dobra, dlaczego? Bo jest połączenie z tobą. No i co, to źle? Ale będzie. Dobra, patrzcie, pięknie, super. Dobra, okej, okay, ja zaraz muszę, słuchajcie, co będzie pięknie? Tu będzie dziewczęco? Nic nie będzie dziewczęco, dobra, ja muszę będzie? Wejść tutaj do Belli i... Nie! Muszę wejść tu do tego domku. Ale nie wolno tu wchodzić! Dlaczego? Bo się zmienisz w coś. Co się zmieni? Co ty gadasz? Dziewczynę. Dobra, chodź, ci coś pokażę tutaj jeszcze, jedną co? Rzecz, taką ważną. Jako? Tutaj masz taką rzeczkę i możesz sobie łowić normalnie tutaj rybki i możesz tam skoczyć, wiem, a ja szybko wchodzę do domku, szybko wchodzę do domku. O nie, co się dzieje, co się dzieje? Wow, o nie, co tu się stało? Co się stało, Bella, co ty narobiłaś? Nie, jak ja wyglądam, jestem jakąś dziewczyną, co tu to się stało, Bella? To twoja wina. Co tu się dzieje, dlaczego tu się różowe bloki stawiają wszędzie? Nie widzisz? Co ty narobiłaś? To jest twoja sprawka. Bella, wszędzie stawiać różowe bloki, o co tu chodzi? No jak ja wyglądam? Zobacz, co się stało. Dlaczego ja jestem jakąś dziewczyną? Co ty narobiłaś w ogóle? I patrz, co to się dzieje. To ty narobiłeś. Ty jak chodzisz, to zmieniasz wszystko. Zmieniasz wszystko na różowo, Bella. Co tu się dzieje? Dlaczego ty... Nie, ja tak samo. My God, przecież to cały świat będzie różowy. Będzie dziewczęcy. Nie, tak nie może być. Bella, będzie tak. Please, zmień to z powrotem, co ty zrobiłaś. To przez to, że ja wszedłem do tego domku, czy co? Tak. Tak. No nie, dlaczego ty... Wiem, nie wchodź. Bella, wróć to, please. Co tu nie robił jakiś... Już, to kto to jest w ogóle? Kto to jest? No dziewczyny. Jakie dziewczyny? Będzie mnóstwo dziewczyn. Co to za dziewczyny? Zobaczcie, co tu się stało. Oh my God. Świat dziewczyny. Oh my God, nie, same dziewczyny. Wszystko na różowo na zmieniasz. Patrz, co się dzieje, jak ja chodzę i zobacz, wszystko... Zrobimy ścieżkę różową. Nie. Gdzie ty... Popatrz, jaka piękna. Gdzie ty jesteś? Tu jest. Ej, nie, Bella, please, zniszczyłaś tą ścieżkę, którą ja się tyle narobiłem. Jak ja mam się zamienić teraz w normalnego człowieka? Ja nie chcę być dziewczyną. Nie, ale dziewczyna to też normalny no, ale człowiek. Ja nie chcę, być Witem, a nie jakąś Wicią teraz jestem. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Ładnie, mam czapkę. No, bardzo ładnie. Ładnie wyglądasz. No, bardzo ogólnie ładnie. Jest może jeden sposób. Jaki? Powiedz, trzeba zbudować please. Coś. Co trzeba zbudować? Statuę. Jaką statuę? Taką pół na pół. Ale jak my, jaką pół na pół? No, że pół będzie mnie, a pół będzie ciebie jako Vito. No ale jak mam, z czego ja mam to zbudować z tych różowych bloków, jak tu wszędzie są różowe bloki? Nie no, musimy po prostu zdobyć bloki, może masz coś gdzieś tam w ekwipunku tak, swoim? Ja mam, chyba ty masz, ja idę do twojego domku zobaczyć. Nie, patrzcie, co tu się dzieje, cały świat będzie różowy, zobaczcie, jak to wygląda, jak my chodzimy i tu wszystko zamienia się na różowo, zobaczcie. Będzie przepięknie. Ja nie mogę nawet chodzić teraz, podskoczyłem i wszystko jest różowe. No i teraz do góry budujesz, ała. O, dobra, udało ja mi się zeskoczyć. Muszę podskoczyć. Dobra. O nie. Patrz, jaki piękny. Jak mam tu wejść do twojego domku teraz? Zobacz, żebyś mnie... O, zniszczyłem. Ej, uważaj. Dobra. O, jest jakaś skrzynka. O, są stone'owe bloki. Dobra, ej, może jak ja ze stone'u zbuduję, to się coś tu wydarzy. Może jakiś no posąg dobra, się uda zrobić. No dobra, to możemy tak zbudować. Jak ja mam z tego zejść? Nie da się zejść z tego bloku. Nie, to się... Wejdź do wody, dobra, wyjdź. Okej, okay, dobra, udało mi się. A o, woda się no nie zamienia? O nie. To musi być spadek. Dobra, na szczęście woda się nie zamienia. Słuchajcie, ja ale czasami, powietrzu, zobaczcie, nie zamienia się ta woda. Nie, no wszystko jest różowe. Przecież to jest jakaś ma... Nawet nie waż się wchodzić do mojego domku, bo mi całego go zniszczysz, będzie cały różowy. Nie idź tam nawet! Wracaj tu! Po co ja to powiedziałem? Wracaj tu szybko! Wracaj tu! O nie. Wyjdź stąd! Zamieniłaś już mi te bloki na różowe, wyjdź stąd, please! A to ty jestem? Ja powiedziałam, żeś do mnie nie wchodzi! Wyjdź, a ty wyjdź stąd! Dobra, okej, okay. Nie bij mnie, bo mam jedno serce! Nie, już mi się zamieniły tu bloki! Masz jedzonko! Please. Nie mam żadnego jedzonka! Dobra, zamieniłaś mi cały... Nie, ja nie mogę wejść nawet do mojego domu. No zobaczcie, co ja zrobiłem, wszedłem tutaj. Ja nie mogę tam wchodzić teraz. Bella, nawet nie wchodź drugimi drzwiami. Wiedziałem, że ona to zrobi. Wiedziałem, że ona to... No patrzcie. No i super, mam w domu piękny, różowy, normalny kolor. Dywan cały różowy. No super to wygląda. Nie, jestem załamany po prostu. Musisz się starać zbudować. Nawet nie pokazuj tego nawet Otivowi, bo on się strasznie zdenerwuje.
Serio, on już jest... Mi się wydaje, że mu się będzie podobało. Nie, on już jest zdenerwowany, a jeszcze jak mu laboratorium na różowo zawiedzieć, to on po prostu tutaj zwariuje, serio. Ja ale nie... biały i różowy to jest piękne połączenie. No, bardzo piękne. Dobra, ja spróbuję zbudować coś tutaj z tego stołu, może... Stoi krowo! Uda mi się zrobić jakąś taką statuę, wiecie, chłopięcą w sumie. I może... Ale ja nie dam rady zbudować tego, przecież jak ja wskoczę na te bloki, to tu wszystko się zamieni z powrotem w tą wełnę różową. Przecież to jest jakaś masakra. Jak, co my o, mamy teraz... obronię cię. Co mamy tu zrobić? Dobra, udało mi się tu wskoczyć, patrzcie. Dobra, jest. A masz. Ej, działa. Na stone'owych blokach chyba to nie działa na cobblestone'ie. Okej. Okay. Dobra, nie, ja wiem, nie wiem jak zrobić chłopięcą statuę. W sensie. Czapkę musiałbym zbudować, albo jakiś samochód. Dobra, okej. Okay. To ty musisz zbudować siebie. Dobra, ja mieczyk zbuduję. Obok stanąć. Ja zbuduję mieczyk tutaj, po prostu. Będzie, może wtedy ja nie dam rady zbudować siebie. Ej, nie mam już bloków. Idzie wilk. Nie mam już bloków. No to super. Co ja zbudowałem? To nie wygląda jak żadna statua. Ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Musimy iść do Otiva. Co zbudowałeś? Może Otiv. Chciałem zbudować mieczyk. Ale mi nie wyszło. To niezły mieczyk. Ja wiem, ja mam pomysł, ja ciebie po prostu załatwię. No pewnie. I wtedy może nie, powróci do normy. Ja i te wszystkie dziewczyny tutaj załatwię. Dobra, nie, dajcie mi mieczyk. Dajcie mi mieczyk, nie, to jest dobry pomysł. To działa. Gdzie ty jesteś? Chodź tutaj. Nie, bo wtedy chodź, będzie jeszcze gorzej. Nie mogę uderzyć tych dziewczyn, patrzcie, nic się nie dzieje tu. Nie, idę Belle muszę załatwić, może to wróci do normy. Chodź będzie tu szybko, wracaj gorzej. Tu. Nie, nie będzie, nie mogę biegać, bo nie mam, słuchajcie, tego. Jedzenia. Ej, dobra. Co? Idę po wodzie i bloki się stawiają. Ej, nie! Patrz na to. Ej, nie! Chodź tu do mnie. Nie mogę biegać, bo nie mam jedzenia. Muszę ja wygo... też chcę jedzenie. Tu. Chodź tu do ja mnie. Ja chcę jedzenie. Muszę je załatwić. Gdzie Piska, ty jesteś? Dajcie. Chodź tu. Nie. Jedzenie. Chodź tu ja do nie mnie. Nie mogę uciekać zaraz. Ja też nie mogę. Ja już nie mogę biegać. Przecież to jest masakra. Jest jakaś krowa. Chodź przecież tu. Przecież zjadłam. Dajcie kurczak na jedzenie. Chodź tu do mnie, ja ci muszę załatwić. Widzę ją. Gdzie ty jesteś? A cię zaraz załatwię. Nie, ona zje i ja jej nie dogonię już w ogóle. To będzie moje mięso. Nie, idź stąd! Jest, udało się! Wow, jest, udało się! Dobra, musiałem załatwić Belle, czyli słuchajcie, zadziałało to. Jest, nie stawiałem się już teraz bloki, zobaczcie, chodzę, jest wszystko już normalnie, wróciło chyba do normy. O nie, ale te dziewczyny tutaj zostały, trzeba będzie jakoś usunąć stąd albo pobudować im domki po prostu i gdzieś się przeprowadzić stąd. Gdzie ta Belle jest? Dobra, jest tutaj, zobaczcie. I co, Belle? Udało mi się. Co? Pokonałem cię. I teraz wszystko wróciło do normy. Już nie ja będzie tu różowych domków. Nie zobaczysz. Będzie. Ja ci zniszczę ten twój domek. Nie, on jest przepiękny. Teraz, zostaw mnie. Teraz będziesz musiała, Belle, wszystkie te bloki usunąć i doprowadzić to do normalności. Takie swoje zadanie, usunę. Bo Otiv, jak to zobaczy, to serio się zdenerwuje. Usunę i pozbieram. Tak, je. To sobie może je pozbieraj. Się kiedyś przydadzą. Nie, nie przydadzą się. Już więcej co? Nie rób czegoś takiego. Nie wiem, jak ty to zrobiłaś. Co ty tu wymyślałeś? Może jesteś jakąś czarownicą i rzuciłaś to jakieś czary. Czarownicą. Ja nie wiem, słuchajcie, co się tu wydarzyło, ale dobrze, że już te bloki się nie stawiają, także będziemy musieli wrócić to wszystko do normalności, bo zobaczcie, jak ten świat teraz wygląda. To jest masakra po prostu. Ja mam nadzieję, że taki odcineczek wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej z tego serwera, to zostawcie koniecznie łapeczkę do góry. Belle, ile chcesz łapek, powiedz. 10 tysięcy. Jak będzie 10 tysięcy, to nagramy kolejny odcinek z tego serwera. Także zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał i wpadajcie na vitoshop.pl. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym odcineczku na moim kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, pa pa!